Najprawdopodobniej już słyszeliście o problemach twórców legendarnego Gothica. Piranha Bytes zmaga się z problemami wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi. Przyszłość studia nadal nie jest znana, w najgorszym wypadku może zostać zamknięte. Od połowy stycznia niemal na każdym growym portalu natknąć się możemy na artykuły o wymownych tytułach. Piranha Bytes może zostać zamknięte, Piranha Bytes może zostać sprzedane, Piranha Bytes z dramatycznym apelem do fanów. Wywnioskować z tego możemy, że sytuacja w naszym ulubionym studiu jest naprawdę poważna, ale po kolei. 19 stycznia André Peschke udzielił CD Action kilka ważnych informacji dotyczących sytuacji wewnątrz Piranii. Po pierwsze, dowiadujemy się, że ostatni z twórców Gothica, czyli Bjorn Pankratz, opuścił studio już w listopadzie zeszłego roku. Od tego czasu na profilach społecznościowych Piranii przestały pojawiać się nowe materiały. Warto wspomnieć, że media Piranii opanowało małżeństwo Pankratzów, publikując nieustannie nowe informacje o serii Alex. Dodatkowo wśród pracowników studia pojawił się konflikt interesów, ale o tym za chwilę. W serwisie X, dawniej Twitter oraz Facebooku brakuje osoby, która po odejściu Pankratza zajmowałaby się sprawami, no powiedzmy, wizerunkowymi studia, zaś strona Piranii nie działa. Możemy wyłącznie przeczytać wiadomość skierowaną do fanów, o której również za chwilę usłyszycie. Wiemy natomiast, że Piranie otrzymały dofinansowanie na kolejną grę od Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Ochrony Klimatu w wysokości 3 milionów euro. Gra pod roboczym tytułem Kary Wurst ma być RPG-iem z widokiem trzecioosobowym, otwartym światem bez ekranów czytywania oraz różnorodnych opcjach rozwoju bohatera, czyli jednym słowem, kodowa nazwa Kary Wurst może oznaczać Alexa 3, ale nie musi. Możliwe, że Piranie po fiasku drugiego Alexa postanowią nieco zmienić założenia gry i stworzą produkcję w klimatach dark fantasy. Jednak wszystko zależy od tego, czy studio znajdzie nowego wydawcę. Jeśli tak, to oczywiście 3 miliony euro będzie na nową grę. W trakcie wywiadu z André Peschke musiało paść to pytanie, czy Piranie chcą stworzyć kolejną odsłonę serii Gothic. Odpowiedź była jednoznaczna. Nie, choć pracownicy studia zdecydowanie bardziej chcieliby zabrać się za stworzenie gry w klimatach dark fantasy podobnych do serii Gothic, ale nie kolejną część cyklu. Według André Peschke twórcy chcieli stworzyć świat mały w przeciwieństwie do dwóch Alexów oraz skoro fantasy, to oczywiście bez elementów sci-fi. Sam Pankratz wielokrotnie wspominał, że nie chce zabierać się za kolejną część serii Gothic ani nic podobnego, dlatego tak mocno nalegał na rozwijanie marki Alex. Bjorn był odpowiedzialny za kreatywny kierunek gier Piranii, zatem możemy mieć nadzieję, że po jego odejściu twórcy mogą mieć nieco większą swobodę artystyczną, dzięki czemu w przyszłości moglibyśmy dostać grę zdecydowanie bardziej spójną wizualnie oraz lore'owo. Zatem bardzo prawdopodobne, że Bjorn Pankratz opuścił tonący okręt ze względu na konflikt interesów, gdyż większość twórców spod loga Piranii nie chciało pracować nad Alexem, zaś on nadal nalegał na rozwijanie właśnie tej marki. Niewykluczone, że po odejściu głównego sprawcy Alexowego szaleństwa, studio, o ile nie zostanie zamknięte, to zabierze się za grę bliższą klimatem do serii Gothic i pierwszego Risena. Wystarczy wspomnieć, że nadal są ludzie, którzy łudzą się, że Piranie stworzą nowego Gothica, więc jeśli zabraliby się za grę, która miałaby być chociażby namiastką przygód bezimiennego, to z pewnością mogłaby się sprzedać. Oczywiście, jeśli nie porwaliby się z motyką na słońce, jak w przypadku Gothica 3 oraz duologii Alexa. Zresztą same Piranie przyznają, że wolą zabrać się za zdecydowanie mniejszy świat. Dla fanów Gothica z pewnością to odpowiada i będą kibicować swoim Piraniom, o ile studio nie zostanie wcześniej zamknięte. Heh, wewnętrzny konflikt przeradza się w prawdziwą katastrofę. Skąd my to znamy? Poza problemami wewnętrznymi, Piranie natrafiły na spore problemy zewnętrzne. Po pierwsze, Alex 2 miał datę premiery obok takich tytułów jak Elden Ring, Horizon Forbidden West oraz Dying Light 2. Jak widzimy, prócz nietrafionych pomysłów kreatywnych, na złą sprzedaż najnowszego dzieła wpłynęła również nietrafiona data premiery. Dodatkowo, nie wiem czy zauważyliście, ale w branży growej dość głośno ostatnio o sporych zwolnieniach, niestety nie ominą najprawdopodobniej również samych Piranii. Z dobrych wiadomości wiemy, że zakupem studia zainteresowanych jest obecnie aż dwóch wydawców, choć THQ Nordic bardzo chce zatrzymać Piranie, to jednak nie zależy to od niego. Jeśli przejęcie Piranii się nie uda, to studio planuje zebrać niezbędne koszty na nową grę poprzez zbiórkę na Kickstarterze, jednak jest to póki co wariant B. Piranie nie chcą się poddawać i zwracają się do fanów, abyśmy ich jeszcze nie skreślali. Drodzy fani, tak, to prawda, my, Piranha Bytes, jesteśmy w trudnej sytuacji. Nasza odpowiedź na wszystkie doniesienia, które obecnie krążą, jest taka. Nie spisujcie nas jeszcze na straty. Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby nadal tworzyć wyjątkowe gry ze światami, w których można się zgubić.
To zawsze leżało nam na sercu. Jesteśmy głęboko przekonani, że nam się to uda. Wyobraźni i twórczych umysłów nam nie brakuje. Bądźcie pewni, że nasz zespół trzyma się razem bez względu na wszystko. Teraz koncentrujemy wszystkie siły na ten cel i zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby znaleźć partnera do tych projektów. Jak tylko będzie coś nowego do ogłoszenia, skontaktujemy się z Wami. Dziękujemy za Wasze nieustanne wsparcie, Wasze Piranie. Dla nas najlepiej by było, gdyby Piranie zostały przejęte przez innego wydawcę. Oczywiście ważne jest jeszcze, aby nowy wydawca dawał Piraniom odpowiednią swobodę artystyczną. Byłoby to dobre zarówno dla nich, jak i dla nas. Wspomnę tylko, że prawa do marki Gothic pozostają u THQ Nordic, więc byłbym spokojny co do Gothica Remake, jak i samej serii, która najprawdopodobniej odżyje po remake'ach i kto wie, może kiedyś ujrzymy nową część cyklu. Wróćmy jednak do Piranii. Jak wiemy, studio dostało dofinansowanie na nową produkcję i w związku z tym pojawiło się niemałe zamieszanie, gdyż robocza nazwa została zmieniona, wskutek czego projekt na chwilę wyleciał ze strony ministerstwa. Zatem po niewypale Alexa 2 i otrzymaniu dofinansowania na nową grę, Piranie najprawdopodobniej zmienią Alexa 3 na grę osadzoną w Dark Fantasy z preferowanym przez siebie małym światem. Oczywiście w sytuacji, jeśli studio nie zostanie zamknięte. Z ważnych informacji wiem jeszcze, że gra miałaby się ukazać maksymalnie do 15 stycznia 2026 roku oraz powstaje od marca 2023. Osobiście mam wielką nadzieję, że Piranie uda się utrzymać na powierzchni, a my otrzymamy w 2026 roku kolejną grę od naszych ulubionych twórców. I to tyle nowości na temat nieciekawej sytuacji wewnątrz Pirania Bytes. Natomiast teraz chciałbym Wam przedstawić swoją teorię na temat kryzysu wewnątrz studia. Bo jak dobrze wiemy, twórcy legendarnego Gothica mają podgórkę wcale nie przez Alexa 2. Szczyt możliwości Piranii następuje zaraz po premierze Gothica 2, którego stworzyli w dość krótkim czasie. Dwójka okazuje się jeszcze większym sukcesem niż poprzednia odsłona, choć niespecjalnie różni się pod względem rozgrywki. Zgodnie z umową zawartą z wydawcą, stworzyli jeszcze dodatek do drugiej części, który też zostaje ciepło przyjęty przez graczy i dla niektórych jest integralną częścią Gothica 2, bez którego nie wyobrażają sobie dwójki. Wówczas to Piranie zabrały się za zwieńczenie trylogii i pragnęły stworzyć grę, która pobije poprzedniczki i zarazem przyniesie dla studia światowy rozgłos. Jednak wówczas daje się we znaki dość trudna relacja z wydawcą Joad. Na domiar złego, nowy silnik sprawiał Piraniom sporo problemów, więc zamiast zabrać się za kreatywną twórczość, musieli uporać się z problemami technicznymi. Oczywiście to nie tak, że twórcom zaczęło brakować pomysłów czy kreatywności, gdyż w kolejnej grze Risen pokazali, że potrafią jeszcze zrobić całkiem niezłą grę. Natomiast chaotyczne lore w trzeciej części powstało wskutek wielu problemów wewnętrznych. Szerzej o problemach Pirania Bytes z tego okresu mówię w tym materiale sprzed ponad 2 lat. Warto również zaznaczyć, że według mnie twórcy już przy Nocy Kruka mieli pewien problem. Mianowicie, mieli wtedy dość sporo pomysłów i bez większego namysłu postanowili zaimplementować wszystko do dodatku. Piraci, starożytna cywilizacja, tropikalne klimaty i to wszystko postanowili umieścić na nieznanej części Korinis. Tak, tego samego Korinis, które mogliśmy zwiedzać w podstawce. Tego, gdzie dominuje środkowoeuropejski klimat oraz późne średniowiecze. Oczywiście nie mówię, że Jarkendar mi się nie podoba. Wręcz przeciwnie, uważam, że nowa lokacja dość świetnie urozmaica podstawkę. Jedynie problem mam oczywiście z tym, że Jarkendar znajduje się na Korinis, a nie na Wyspach Południowych. Doskonale zdaję sobie sprawę, że wówczas trudno byłoby to jakoś wyjaśnić fabularnie. Z waszych komentarzy wyczytać można, że również uważacie, że Jarkendar to świetna kraina, która jednak dość średnio pasuje do klimatu w Korinis. Jednak wróćmy teraz do historii Piranii. Po ogromnym niewypale Gothica 3, studio musiało zrobić porządny reset i zabrali się za znacznie mniejszą grę, Risen. Był to swego rodzaju powrót do korzeni po trzecim Gothiku. Znów mamy frakcje, do których możemy przystać, fabuła ma sens, zaś sam świat, choć znacznie mniejszy, to zdecydowanie lepiej zagospodarowany niż w ostatnim Gothiku. Premiera gry była dość udana, a Piranie zabrały się za sequel, który według niektórych był zbyt mocno pstrokaty stylistycznie i mocno nie pasował do świata wykreowanego w pierwszej części. Ostatnia odsłona serii była dość mocnym recyklingiem dwójki, a przy okazji dało się już odczuć, że Piranie coraz mocniej odstają od konkurencji. Lata mijały, a gry twórców Gothica pozostawały mniej więcej takie same. W niektórych grach dało się nawet odczuć swego rodzaju regres, nawet wobec starszych tytułów, choć Piranie wydawało się cały czas robią to samo. Czymś nowym miał być Alex, który to nieco zrywał z obraną przez Piranie ścieżką tworzenia gier fantasy. Tym razem produkcja miała być czymś pomiędzy post-apo, science fiction, a fantasy.
Choć na papierze wydaje się to dość ciekawe, tak w praktyce wypada, powiedzmy, średnio. Na domiar złego piranie zabrały się za stworzenie największego świata, jaki kiedykolwiek stworzyły. Jak wiemy z historii tego studia, niezbyt dobrze wychodzą im duże tytuły. Przez cały czas mojej przygody z Alexem miałem takie oto wrażenie, że dyrektor kreatywny wziął wolne na początku produkcji i wrócił dopiero po premierze gry. Teraz warto wspomnieć o problemach z Nocą Kruka. Tam właśnie taki miszmasz został zrobiony poprawnie. Piraci pasują do gotikowego uniwersum, plus ich wygląd jest spójny z resztą NPC-ów. Nie mamy wrażenia, że pochodzą z zupełnie innego świata. Widać, że ktoś usiadł i naprawdę starał się nadać tej frakcji takiego gotikowego charakteru. W przypadku Alexa mam odwrotne wrażenie. Wrzucono wszystko, co twórcy wymyślili, bez większego zastanowienia. A wiecie, jaka gra, bądź seria, lepiej połączyła elementy post-apo, fantasy i sci-fi? Horizon. Wiem, zaraz zacznie się krzyk, że Guerrilla Games ma większy budżet na swoje gry i dlatego są bardziej spójne wizualnie i mają ciekawiej zaprojektowany świat. Jednak śmiem się nie zgodzić, gdyż pierwszy Gothic, co by nie mówić, jest jednak w miarę spójny oraz ciężko mu zarzucić, że ma nieciekawy świat, a budżet nie był jakoś specjalnie duży. W przypadku Horizona mamy świat podobnie zresztą jak w Alexie, osadzony w odległej przyszłości, który spotyka swego rodzaju kataklizm i ludzie musieli stworzyć cywilizację od nowa. Tyle, że w grze o Aloy dość zgrabnie połączono wiele elementów. Mamy kilka frakcji nacji, jak Osaramowie, Utaru, Tenaktowie czy Karcza. Każde z tych plemion dość mocno się od siebie różni pod względem wyglądu czy zwyczajów, to jednak wszyscy idealnie pasują do tego świata. Ważne natomiast, że świat jest wewnętrznie spójny i wiarygodny. Podobnie zresztą w przypadku pierwszego Gothica. Tam również mamy dość odmienne obozy z wyróżnieniem sekty, które sprawiają wrażenie, że należą do tego samego uniwersum. Tego niestety nie mogę powiedzieć o Alexie. Oczywiście, zawsze można zrzucić winę na budżet gry. I tak najnowszy Horizon kosztował 200 milionów dolarów, ale dla przykładu pierwszy Wiedźmin kosztował 19 milionów złotych, zaś druga odsłona już ponad 30 milionów złotych. Choć kwoty te nie są jakoś oszałamiające, bo w podobnym czasie powstawało GTA 4 za ponad 100 milionów dolarów, to nikt nie zarzuci dwóm pierwszym Wiedźminom, że mają nudną i nieciekawą fabułę. Starszy producent Wiedźmina 2, Tomasz Gop, zapewniał, że podczas powstawania dwójki nadal najważniejszym aspektem gry jest fabuła oraz przedstawienie jej w sposób bardziej nowoczesny w przeciwieństwie do jedynki. Jak widzimy, to nie budżet determinuje, czy gra będzie mieć na siebie pomysł. Właśnie dobre pomysły obronią się same. Jak już wspominałem, wewnątrz piranii panował swego rodzaju konflikt. Pan Kratz chciał rozwijać serię Alex z dużym światem, zaś inni pracownicy studia chcieli zabrać się za coś, w czym czuliby się dobrze, czyli mniejszy świat w klimatach fantasy. Możliwe, że po odejściu ostatniego twórcy Gothica, studio będzie mieć w końcu swobodę kreatywną, a z drugiej strony twórcy będą się naradzać, jakie elementy do tejże gry dodać, a jakie wyrzucić. Według mnie studio powinno zrobić porządny reset i poważnie zastanowić się, co jest takiego wyjątkowego w ich grach, że przyciągają graczy. Reset jest potrzebny, jak w przypadku pierwszego Risena. Piranie udowodniły wówczas, że są w stanie zrobić porządną grę ze światem, który chce się poznawać. Przede wszystkim nie powinni starać się zrobić Gothica, tyle że pod inną nazwą. Właśnie pierwszy Gothic był świetny ze względu na intrygujący świat i ciekawą fabułę, która starała się zaskoczyć gracza. Dlatego fajnie byłoby, gdyby główna opowieść w ich grze nie była po prostu tłem do rozgrywki, a właśnie głównym daniem, które zachęca do konsumpcji. Skoro pracownicy studia chcą stworzyć grę Dark Fantasy, to nie powinni robić recyklingu pomysłów serii Gothic. Wiem, brzmi to dość dziwnie, biorąc pod uwagę, że gracze chcieliby właśnie dostać od nich grę Gothico podobną. Musieliby stworzyć uniwersum zupełnie od nowa, z zupełnie nowymi potworami, jak i stylistyką całego świata, zaczynając od roślinności, kończąc na orężu i pancerzach. Przed twórcami naszego Gothica niełatwa przyszłość i dlatego właśnie powinni zrobić grę, która będzie tak samo dobra jak pierwszy Gothic. Spotkałem się oczywiście z takimi komentarzami, że nie da się powtórzyć sukcesu jedynki, gdyż trzeba by zatrudnić znacznie więcej pracowników i zdobyć o wiele większy budżet. Osobiście jednak uważam, że piranie to dość cwane bestie i jeśli będą mieć dobrego dyrektora kreatywnego, to z pewnością powtórzą sukces serii Gothic. Głównym wątkiem mógłby być przykładowo konflikt ludzi z elfami. Jak już mówiłem, ważne jest, aby mieć przede wszystkim pomysł na grę. Mapa nowej produkcji Piranii mogłaby być porównywalna do Myrtany z Gothica 3. W moim odczuciu byłoby to najlepsze rozwiązanie dla studia. Wystarczy, że nieco by ją podrasowali i mielibyśmy już ciekawy świat.
2-3 miasta uważam za liczbę najbardziej optymalną dla Piranii. Grunt to dobrze rozplanowane lokacje, pierwszy Gothic dla przykładu ma niecały 1 km², zaś trójka ma już 75 km². Może być to dla was szok, ale mapa Kingdom Come Deliverance ma 16 km². Nie wystarczy po prostu zrobić dużą mapę, ale trzeba ją jeszcze sensownie wypełnić. Dlatego właśnie pracownicy Piranii, w przeciwieństwie do Bjorna Pankraca, chcieli stworzyć świat z mniejszą mapą, ale za to ciekawszą zawartością, którą aż chce się odkrywać. Ważne jest, aby w końcu przestali grać na sentymencie graczy, którzy to chcą dostać kolejnego Gothica. Właśnie, żeby studio wyszło z tego kryzysu przeciętności, to muszą w końcu stworzyć uniwersum, które przyciągnie zwyczajnie więcej graczy, niż tylko zapalonych gotikowców. W innym wypadku, niestety kryzys tylko się pogłębi, bo w końcu nawet gotikowa społeczność po prostu przeje się ich grami. Oczywiście nie jest to łatwe zadanie, ale jak to się mówi, bez pracy nie ma kołaczy, czy coś w ten deseń. Oczywiście możemy się spierać, jaką drogę powinno wybrać nasze ulubione studio, ale wiadomo jest, że bez prawdziwej rewolucji, to ich przyszłość jest niestety marna. Jeśli Piranie się utrzymają, to jak najbardziej będę śledzić ich poczynania oraz będę im kibicował. Teraz musimy po prostu poczekać na dalszy rozwój spraw. Jestem oczywiście ciekaw, co waszym zdaniem muszą zrobić Piranie, aby zażegnać kryzys. I to tyle w dzisiejszym odcinku. Widzimy się już niedługo, zatem trzymajcie się. Cześć! Witamy na pokładzie.